Dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Neurofreaki. Wasi ulubieni neuroterapeuci Patryk Sobotka, Maciej Duczyński. Cześć Maciek, ale po prostu jesteś dzisiaj taki wolny. Lubię wolno. Powiedz, co się stało, dlaczego jesteś taki mało energiczny dzisiaj, bo temat jest naprawdę dość ciekawy, energiczny i dotyczący bardzo dużej ilości osób. Dobra, to będziemy musieli się skupić po prostu na tym temacie. No dobra, jeśli nie chcesz mówić, dlaczego jesteś taki dzisiaj, nie, troszeczkę... Ominijmy to. Dobra, okej, okay. Wstydzisz się? Trochę. Dobra, słuchajcie, tematem dzisiejszym jest, co dojeżdża nasze plecy. Myślę, że każdy wie, że problem bólów, czy bóli... Bólu. Bólu odcinka lędziowego, czyli problem z kręgosłupem, jest problem, który najczęściej dotyczy naszych pacjentów i to są osoby, które najczęściej przychodzą do nas do gabinetu terapeutycznego, szukając pomocy. Więc myślę, że temat jest mega ciekawy, dlatego że dotyczy wielu osób i będzie on interesujący zarówno dla terapeutów, którzy praktykują, bo no, temat no, też jest... To jest nasza codzienność. To jest nasza codzienność. Szacuje się, że 80% społeczeństwa dotyczy ten problem, albo ten ból mieli, albo będą go mieli, albo już go mają. Dodatkowo jeszcze okazuje się, że miliardy na to rocznie idą na zwolnienia, na przykład na L4 związane z bólem pleców. I cała masa pieniędzy, które nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś policzył, dotyczące przediagnozowania tego problemu, niepotrzebnych badań MRI, niepotrzebnych badań rentgenowskich i po prostu całej masy tutaj dokumentacji medycznej, która jest niepotrzebna i prawdopodobnie każdy z nas przeżywa to przynajmniej, no nie wiem, raz na jakiś czas, raz w miesiącu, nawet może częściej, że przychodzą pacjenci, którzy mają problem z plecami, siadają sobie przed biureczkiem, otwierają teczuszkę i tak powoli wyciąga, że temat to nie, tak wyciąga, kładzie, mówię, o widzę, że pani ma sporo teczka, mówię, tak. Ja mówię, a coś w ogóle w tych badaniach wyszło? W sumie to nie, mówię, to nie musi pani tego wyciągać, bo temat jest ciekawy. No i zrobiło się po prostu masa mitów, tak? Prawdopodobnie z tego względu, że jest to problem, który dotyczy wielu osób, przewija się non-stop, to po prostu pacjenci mówią niesamowite rzeczy w gabinecie dotyczące problemu właśnie z lędźwiami. Przewijają się jeszcze gdzieś jakieś takie stare metody, stare nazewnictwo i tak dalej? Tak, znaczy wiesz co, no ale dokładnie o co? No nie, na przykład, no to będzie takie creepy trochę, ale to właśnie to mi się przypomniało. Postrzał? Tak, właśnie ten, kiedyś jeden mój pacjent mi powiedział, że dostał postrzał czarownicy. I to się później ja pytam, ale co to w ogóle jest, bo w życiu czymś takim nie słyszałem. No to lumbago takie. Aha. No i mówi, że już smarował to, to powinno być cenzurę, ale już smarował to smalcem z psa. Z psa? No. Smalcem z psa, z no gęsi tak, może? Nie, z psa. No w ogóle to się powinno gdzieś zgłosić, ale to mnie po prostu ale on wymurowało. Sam go pozyskał? Nie wiem, po prostu nie chciałem o to pytać, bo to było... Można kupić smalec psa w internecie? Ja nie wiem, czy w internecie on to... W Polsce, czy gdzieś? Nie wiem, w ogóle nie chcę wiedzieć nawet, wiesz? O kurde, to po prostu gruba było akcja. Straszne. I on po prostu powiedział, ja się go pytałem w ogóle, po co? On mówi, że to no, przecież to taki jest znany, no nie, nie może jemu znany. Moja, po prostu środek moja na... szeptucha mi to poleciła. No, mogło tak być, więc... No temat jest ciekawy i dobra, ten mit był bardzo hardkorowy, nie będzie o tak hardkorowych mitach i powiemy wam, z czym pacjenci najczęściej przychodzą, co mówią i prawdopodobnie to jest coś, co słyszeliście, a może sami takie rzeczy opowiadacie, to wtedy po prostu będzie trochę rozkminy, dwa kroki w zastanowienie się rzeczywiście, w czym tkwi problem. Plan jest taki, że trochę się z tego kręgosłupa pośmiejemy, ale później przedstawimy wam rozwiązanie, więc nie będzie tylko heheszków, później będą takie rady, co my robimy z pacjentami, co warto zrobić, jeżeli to jest problem, który dotyczy ciebie aktualnie, więc jest szansa, że wyjdziesz tutaj troszeczkę wyedukowany po tym programie właśnie pod kątem problemów klinicznych i takich no, bardziej rzetelnych informacji, co warto z tym robić. Dobra, mamy kilka mitów dotyczących tego problemu. I teraz tak, wydaje mi się, że pierwszą taką rzeczą jest się przyjęło się, że kręgosłup jest jakimś takim super delikatnym problemem, na którego trzeba uważać i po prostu jak ja widzę czasami jakieś story po prostu albo jakieś posty informujące chroń swój kręgosłup,
nie rób tego, nie rób tamtego, nie rób owego. I mówię, kurna macie, to jest olbrzymia kolumna po prostu stworzona z kości, bardzo wytrzymała, zabezpieczona więzadłowo na wszystkie możliwe sposoby, z dużą ilością tkanek miękkich, które po prostu jednocześnie stabilizują, ale też zapewniają dużą ruchomość. Nie? Kurde, zapewniają dużą ruchomość i to on jest odchronnie, bo nie zapominajmy, że kręgosłup jest podporą naszego kość osiowego, a dodatkowo w kręgosłupie biegną inne bardzo ważne struktury nerwowe i to on jest odchronienie, a nie ja jestem... Czy mam go chronić swoją miękką jamą brzuszną? Nie, może więzadłem. Jakaś abstrakcja, no nie? Mhm. I naprawdę jakieś takie dziwne tutaj rzeczy się porobiły. Pamiętasz, jak chyba w którymś odcinku poruszyliśmy temat, kurde, gówno burza z tego się zrobiła niesamowita. I do tej pory trwa w ogóle. Bo wspomnieliśmy chyba sobie post Daniela Kawki, który wrzucił, że w ogóle można dźwigać w ogóle. A, bo też się przyjęło, że nie może wykonywać zgięć. Że zgięcia są w ogóle jakieś. Tak, tak, tak. Nikt nie mówi o skłonie bocznym, nikt nie mówi o wyproście, nikt nie mówi o rotacji. Wszyscy mówią, no dobra, nikt nie mówi o rotacji, bo tej rotacji nie ma w lędźwiach za bardzo, więc w sumie nie ma co się może tutaj dziwić. Natomiast te zgięcie jest jakieś takie obarczone ryzykiem po prostu uszkodzenia tkanek. No tak. I on wrzucił informację, oczywiście potwierdzone badaniami, że można wykonywać zgięcie. Tam było z ciężarem do 12 kg i jest to bezpieczne. Tak, jest to nawet właśnie takie ćwiczenie, które ostatnio się dosyć mocno poleca do zwiększania zakresu ruchomości, jakby takiego zmobilizowania. Nie? Tak, zanim się nazywa to ćwiczenie. Nie wiem, czy to Jefferson Carl? Jefferson Carl, tak. Chyba i to jest tak. Po prostu najczęściej z ketlem i najczęściej robione jest na podwyższeniu, że wykonujesz sobie takie delikatne zgięcie od górnych segmentów przez taki po prostu rolkę, no nie? Jakby zwijasz swój kręgosłup i też zwijasz, podnosisz, się okazuje, że bardzo fajnie to działa i tego niektórzy robią całą masę. To nie tak, że robią jedno powtórzenie, dwa, tylko 30, 50. No tak, no bo to jednak chodzi też o jakieś przetorowanie. Tak, takie, tak, tak. Więc kręgosłup jest od chronienia, zapewnia duże możliwości. Pewnie ktoś się przyczepi, no ale jakbyś takim zgiętym kręgosłupem podnosił po prostu olbrzymi ciężar, masę ciągu, ciekawe, czy byłby taki mądry. No dobra, tak, ale jeśli ktoś mówi o tym, że 12 kilo, to jednocześnie nie sugeruje, że 300 kilo, tak? Tak. Poza tym, no czasami, no znowu to jest taki przykład, który mi się gdzieś tam osobiście podoba i jakoś do mnie też trafił, że faktycznie w takim martwym ciągu ludzie jak robią rekordy, to właściwie nie da się często tego zrobić w sposób idealny technicznie. Mhm. I po prostu no, ta tłocznia brzuszna no, też jakby nie pozwala ci na to, żeby zachować idealną krzywiznę kręgosłupa lędźwiowego w momencie, kiedy masz tam po prostu na ten kij zarzucone, wiesz, kilkaset kilogramów, nie? Więc ten kręgosłup i tak się będzie zginał i mimo tego takie osoby no, nie są od razu kalekami po pobiciu jednego rekordu, nie? Więc na pewno to nie można do tego sprowadzać i z drugiej strony ja bym też pomyślał, no okej, okay, czyli w dodatku często na takie tematy wypowiadają się jakby osoby, które też niespecjalnie są z tym związane, nie? Ja myślę, że jak zapyta osoby, się takiego trójboistę, nie? Co on o tym sądzi, że tam mu się trochę kręgosłup zegnie w trakcie dźwigania, no to powiem, no dobra, no po prostu może źle to zrobiłem technicznie i na tym się skończy często refleksja. I tyle, dlatego że nam może nawet nie wiązać tego z jakimkolwiek dyskomfortem. Nie? Z kolei ktoś, kto się średnio na tym będzie znał, no to będzie przytaczał właśnie jakieś takie przykłady, że a co by było, gdyby tam, nie? Tak. I się sieje takie po prostu miejskie legendy, że ktoś zna kogoś, którego wujek był w Ameryce i znał tam kogoś, kto sobie zrobił krzywdę. Nie? Tak, wykonywał właśnie martwy ciąg, wypadł mu dysk i teraz jest kaleku i na wózku, nie? Tak, tak. Znalazł, tak. Każdy znał taką historię, że tam znajomy znajomego. Proste. I tu przechodzimy płynnie do drugiego mitu, którym właśnie jest ten nieszczęśliwy wypadający dysk. I to jest tak często powielany problem nawet w filmach, wiesz, w serialach, w książkach jakichś. W rozmowach i wszyscy mówią, że o, dysk mi wyskoczył, muszę co teraz zrobić, no nie? I wepchnąć go z powrotem. Tak, i wiesz, jakby akcja taka, no dobra, poszukajmy go razem, może gdzieś tutaj jest na pewno. Wiesz, szukasz, i o, jest tutaj. No, klasyczna szydera. Tak, bo oczywiście kręgosłup, oprócz kręgu zbudowany jest z krążków międzykręgowych, które są takim trochę amortyzatorem dla niego, są trochę takim... zapewniają ruchomość. Zapewniają ruchomość jego dokładnie, więc poprawiają możliwości pracy ruchowe i
dźwigania ciężarów temu kręgosłupowi. I musimy powiedzieć tutaj raz, a dosadnie, tam nic nigdy nie wypada. Nie ma takiej opcji. Tym bardziej, że taki aspekt strukturalny, o którym się mówi, że jest to, że on jest właśnie kluczowym problemem w kręgosłupie lędźwiowym, że tam właśnie ten wypadający krążek, uwypuklający się, zaczyna gdzieś tam kompresować struktury nerwowe, naczyniowe, więzadłowe i to przez nieczynne dolegliwości bólowe. No jak się okazuje, jest dużym uproszczeniem i troszeczkę jest nieprawdą, można powiedzieć, no nie? No tak, no na pewno jakaś tam ta komponenta może być i to znowu jest takie dosyć osobnicze, bo na pewno zdarzają się osoby, u których jest powiedzmy no tak masywna ta ekstruzja, że ona no może uciskać faktycznie tą tkankę nerwową, może upośledzać przede wszystkim cyrkulację w tych drobnych naczyniach, które zaopatrują też tą tkankę i stąd możemy czuć taki ból jakby z samego podrażnienia tego nerwu, dlatego że on też nie jest prawidłowo jakby odżywiony, nie ma możliwości jakby pozbywania się metabolitów. Nie? No, trzeba też pamiętać o tym, że taka tkanka, czyli nie ten nasz wypadający dysk, tylko po prostu same elementy, które się składają powiedzmy na tą naszą protruzję, one też są po prostu aktywne biologicznie, więc to też jest, właściwie w tym roku wyszło takie badanie, w którym okazało się, i tam jakby to było mocno podkreślone, że ona nadal potrafi tak wpływać na układ immunologiczny, że on po prostu wydziela dużą ilość chociażby cytokin prozapalnych. Nie? Więc staje się to tak naprawdę problemem nie tylko tego jednego miejsca, tylko właściwie całego naszego organizmu. Więc tutaj znowu to nasze podejście powinno być dosyć takie no globalne, szerokie, globalne, no bo to takie podejście typowo bio, nawet nie wiem, czy słowo bio tutaj pasuje, takie po prostu mechaniczne, takie redukcjonistyczne, wręcz kartezjańskie. Tutaj mam tylko ten jeden kawałeczek i on się nie powinien wiązać z niczym innym, bo to jest czysta mechanika, czysta fizyka. No okazuje się, że po prostu nasz organizm to nie jest czysta fizyka i to nie są klocki Lego, tylko po prostu mamy tutaj tych mechanizmów bardzo dużo. No i ten nasz organizm zawsze będzie dążył do tego, żeby sobie tą sytuację poprawiać. Czasami jest wprowadzony w błąd. No i często jakby naszym takim zadaniem terapeuty jest raczej znalezienie tych słabych punktów, powiedzmy, ale też edukacja pacjenta, często naprawianie jakichś błędnych przekonań. To myślę, że o tym sobie też tak, zaraz będziemy mówić. Nie? Teraz jakby podsumowując, idąc dalej tym tokiem rozumowania, to w sytuacji, kiedy tam nic nie wypada, to też nikt tego nie wkłada, bo tutaj jest takie kolejne przekonanie, że są jakieś magiczne techniki albo magiczni specjaliści, którzy te dyski wkładają na miejsce, tak? Którzy przy wykonaniu magicznych technik, najczęściej tutaj jest porównywanie do manipulacji, która po prostu cudownie powoduje, że ten uwypuklujący się albo tam dysk się jakoś cudownie wsuwa, jest wow, nic nie działa. Być może kiedyś poruszymy sobie temat troszeczkę manipulacji, bo czasami rzeczywiście zdarza nam się używać tego w gabinecie, natomiast wiemy, że to jest po prostu neurofizjologia, to jest jakby tutaj przede efekt odruchowy. Tak. Tutaj generalnie bardzo istotny jest na pewno faktycznie ten efekt taki neurofizjologiczny, związany faktycznie z takim silnym działaniem przeciwbólowym, na który zresztą też w dużej mierze składa się efekt placebo. Tak. Nie? Więc jakby sam ten efekt chrupnięcia i często przekonanie pacjenta o tym, że coś tam się nastawiło, przynosi już bardzo, bardzo dużą ulgę. Oczywiście to znowu, to nie jest tylko i wyłącznie efekt placebo, ale on jest akurat tak, w przypadku manipulacji dosyć silny. Wiemy, że manipulacje mogą działać, tak? Przeciwbólowo, mogą poprawiać zakres ruchu, mogą zwiększyć tonus mięśniowy, więc to jest udowodnione i to są jakby dość przebadane techniki leczenia. Natomiast mi kiedyś uświadomiła jedna sytuacja taka, że rzeczywiście to był taki moment, że manipulowałem więcej. Układam sobie pacjenta właśnie z bólem lędźwi gdzieś tam w takiej pozycji do boku, robimy sobie taką manipulację, powiedzmy krótko dźwigniową, ja z nim manipuluję, jakoś tak się dziwnie stanąłem, że po prostu mi tam chrupło, po prostu wiesz, chyba gdzieś tam w stawie krzywodrobnym albo w biodrze, no gdzieś tam mi chrupnęło po prostu w okolicy kończyny dolnej, a pacjent, jak dobrze, tak, mówię, już fajnie, a poczekaj pan jeszcze chwilkę, to jeszcze tam, jeszcze wiesz, ja tam zrobię u niego, mówi, o Boże, teraz już w ogóle, nie? Tak. Więc, no to też miałem takie przypadki, bo mi akurat dosyć często chrupie w lewym barku, nie? Więc to
przynajmniej kilka razy przerabiałem tą sytuację. No i są takie sytuacje, że niektórzy po prostu już gdzieś tam jadąc po bandzie, wiedzą, że to jest placebo, to używają jakichś takich dziwnych tam prażynek. Może tak prażynko tak się tak... Numer z prażynką to ja po prostu uwielbiam. Numer z prażynką jest co, fajny. Co jest grill, są prażynki, to tak, prostu... tak gryź, tak chrup i tak jest coś, taki efekt manipulacji. Ja będę miał kiedyś, byliśmy na kursie chyba u Radka Składowskiego i ktoś tam manipulował, a jak jabłko z takich soczy zjadłem, no nie? Ten manipuluje tak... To też było zabawne. No, no. I też była taka sytuacja z pacjentem i też pacjent też tak... No nie? Bo takie strzelenie to takie konkretne, mięsiste, chrupiące jabłko. Więc nie dajemy się wkręcić, nie ma złotych technik, które gdzieś tam wsuwają ten dysk, bo trudno wsunąć coś, co się nie wysunęło. No tak. Ale to taka łatwa robota, nie? W jednocześnie wiesz, tam się nic nie wysuwa, mówisz, że ja to wsunę, niby wsuwasz i właśnie to tam. I masz dowód w postaci tego, że nie jest wysunięte. Nie jest wysunięte, nie? No nie? I nie boli, bo przecież jak nie boli, to wiadomo, że nie jest wysunięte. No tak. Dobra. Kolejna rzecz jest taka, że często się powtarza i to mi się zdarzyło wielokrotnie u pacjentów, którzy stwierdzili, przychodzą do mnie z bólem odcinka lędźwiowego, z jakimiś powiedzmy już problemami promieniującymi w kierunku kończyn dolnej, już jakieś przypuszczenia rwy kulszowej i tak dalej, że to się tylko da zaleczyć. Tak, że to jest tak, że o kurde, już po prostu, już mam 35 lat, zaczął mnie boleć, teraz hello do 90 po prostu codziennie, no. Znaczy codziennie po prostu, możemy to trochę jakby ugasić, ale to będzie wracało, tak, co kwartał, co pół roku, a jednocześnie będzie wiązało się z dużym bólem, z dużym lękiem, z dużym strachem. Nie jest to prawda. Nie. I myślę, że praktyka potwierdza, że można tych pacjentów wyprowadzić, tylko znowu nie można myśleć lokalnie, tak? No tak. I znowu to jest nieprawda właściwie z paru różnych powodów, nie? Bo tak nawet jeśli ktoś ma takie, no możemy się do tego uczepić, że ktoś byłby mocno przekonany o tym, że jeśli na zdjęciu rentgenowskim, czy na jakimkolwiek, na jakiejś po prostu diagnostyce obrazowej, gdzie sobie ten kręgosłup bada, no jest widoczna wypuklina, nie? Może on nawet w jakimś takim większym stanie. No i pacjent tutaj już może pomyśleć, dobra, to już raz się uwypukliło, to już nie ma szans, bo to jest zmiana struktury. No więc okazuje się, że to już samo przekonanie jest nieprawdziwe, dlatego że no mamy prawo przypuszczać, że jednak te przepukliny nam się cofają. Nie? I jest kilka takich badań, gdzie no nawet do 80% wszystkich tych zmian potrafi się na przestrzeni kilku miesięcy samoistnie cofać. Więc już jakby samo w sobie to jest błędne. Druga rzecz jest taka, że nikt też nie powiedział na 100%, że akurat u tego pacjenta ta wypuklina ma cokolwiek wspólnego z jego bólem i z jego jakąkolwiek w ogóle dysfunkcją, nie? Może problem zaczął się tydzień temu, a przepuklina jest od lat. Tak, dokładnie. I tu przechodzimy sobie do badań po prostu obrazowych z naciskiem na rezonans magnetyczny i RTG, bo to jest standard, szczególnie rezonans tutaj jest królem i temat, który się powtarza ekstremalnie często. Sytuacja, być może nawet u twoich znajomych, może u twoich pacjentów, może sam miałeś taki pomysł, typu bolą mnie plecy, mam problem z lędźwiami, a muszę zrobić rezonans. To jest sytuacja, którą tak często słyszałem gdzieś wśród znajomych i mówię, dobra, spoko. Załóżmy hipotetycznie, że wychodzi przypuklina, co robisz? No idę do fizjoterapeuty. Na przykład, albo do ortopedy, dobra. Okej, okay, dobra. Nie, bo wtedy jakby byliśmy w jakichś takich miejscach nie u fizjoterapeuty, okay. W sensie no. Gdzieś tam z znajomymi. I mówię, dobra, to w sytuacji, kiedy nie robisz rezonansu, co robisz? I się okazało, że to samo, no nie? No pytanie jest jakby, po co to robić, bo dla mnie wskazaniem oczywiście do zrobienia takiego rezonansu to są jakieś bóle niespecyficzne, które nie mamy żadnego powiązania, nie wiem. Przykładowo, boli kogoś w ciągu dnia, boli go w ruchu, boli go w bezruchu, boli go w ciągu dnia, boli go w nocy, boli go wszędzie, no nie? Jedzie samochodem, chodzi pieszo, cały czas odczuwa ból, to jest dziwne. Tutaj bym się zainteresował być może jakimś rezonansikiem, on by wjechał. Pewnie tak. Ale w sytuacji, kiedy ktoś ma takie standardowe objawy, czy to stawowe, czy mięśniowe, czy dyskopatyczne, no to pytanie jakby po co? Bo ten rezonans przydałby się w sytuacji, kiedy zastanawiamy się, leczyć zachowawczo, czy operować? No nie? Tak, tak, tak. Ja właśnie tutaj nawet też kilku osób o to pytałem, po co chcą zrobić takie badanie obrazowe i tutaj trochę mnie to nawet zaskoczyło, ale część
pacjentów była jakby przekonana o tym, że oni jak już będą mieli te badania obrazowe, no to oni przecież będą mogli je zabrać do fizjoterapeuty czy właśnie do ortopedy, który po prostu na podstawie tego badania już będzie wiedział, co im jest. Mhm. Czyli jakby oszczędzą sobie czas na to, żeby to zrobić przed. No więc właśnie tutaj też moglibyśmy wszystkich wyprowadzić z błędu, że no w większości przypadków to nie jest uzasadnione, więc mogą po prostu te pieniążki na rezonans sobie schować do kieszeni i zrobić z nich użytek po prostu gdzie indziej. Jest, no tym bardziej, że prawdopodobnie często robią to jakby prywatnie i teraz no tak. Nie jest specjalnie tani. I dodatkową rzeczą jest, wiesz co, jakby tutaj się nie ma trochę to co dziwi, tak sobie teraz o tym myślałem, dlatego że spotyka się cały czas informacje, powiedzmy, jesteś na jakimś tutaj grupie facebookowej, ktoś mówi, że słuchajcie, bolą mnie lędźwie, a gdzie mam iść, no nie, jakby gdzie polecie fizjoterapeuta i tak dalej. I się okazuje, że są informacje od fizjoterapeutów różnych, że jeżeli masz wszystkie badania, to do mnie. Wiesz co chodzi? Jednocześnie są fizjoterapeuci, którzy wymagają na przykład tego, żeby mieć rezonans, nie wiem czy to, żeby mieć podkładkę, czy rzeczywiście oni na podstawie rezonansu dobierają jakieś metody leczenia, które na przykład nie są znane specjalnie, bo nie kojarzymy, a jednocześnie no jakby mimo, że nie pracujemy, to kojarzymy większość metod, które aktualnie się wykorzystuje w fizjoterapii, może nawet wszystkie na dzień dzisiejszy. Trudno takie powiedzieć. Powiedzmy popularne no. I powiedzmy jakoś tam przebadane i sprawdzone, a nawet znamy te mniej przebadane i mniej sprawdzone. No tak, myślę, że no może jeśli ktoś nie czuje się specjalnie dobrze na siłach, jeśli chodzi o diagnostykę, to no może to być pewnego rodzaju podkładka, nie? Że myślisz, dobra, na rezonansie tam nie wyszło nic tragicznego, to ja mam zielone światło do tego, żeby sobie gdzieś tam po prostu dalej działać, ale myślę, że no jednak przeprowadzenie jakiegoś w miarę solidnego wywiadu, wykluczenie czerwonych flag i odrobinę diagnostyki manualnej jeszcze też nikomu nie zaszkodziła i pewnie nieraz zastąpiła po prostu badanie obrazowe, które zresztą jest dosyć subiektywnym badaniem. Tym bardziej, że mamy całą masę dowodów na to, że osoby, które mają potężne zmiany zwrotnieniowe, potężne zmiany krążka międzykręgowego i całą masę innych problemów w obszarze kręgosłupa, często nie mają żadnych dolegliwości bólowych, więc możemy domniemywać, że często zanim... na przykład właśnie takie trochę starsze osoby, u których jakby one zupełnie, właśnie nie ma tej korelacji, bo to są po prostu zmiany o takim charakterze po prostu starzenia się tkanki, nie? A nie jakby stricte jakiejś patologii. Tak. No i pamiętasz, było takie popularne porównanie, gdzie często bada się lekarzy, w sensie badania są nakierowane na to, że bada się specjalistów i się okazuje, że mi to bardzo mocno zapadło, ten badanie dotyczące wojskowych. Tych, tak. Gdzieś tam chyba... Navy Sealsów. Navy Seals, dokładnie, że sytuacja, czynny oddział podaje się badaniu rezonansu magnetycznego. Okazuje się, że znaczna część z nich, tam nie pamiętam ile, chyba powyżej, na pewno coś, powyżej 50%, powyżej, tak, powyżej 50% połowy, jest ewidentnie skierowanych na leczenie operacyjne, ewentualnie zachowawcze, bo mają potężne zmiany w obrębie kręgu lędźwiowego, a wszyscy są czynnie tutaj działającymi żołnierzami, tak. Którzy nie mają objawów bólowych. Tak, nie skarżą, to jest po prostu rutynowe badania. No. No, więc tutaj rzeczywiście można się troszeczkę przejechać i prawdopodobnie jakby my byśmy zrobili sobie aktualnie badanie obrazowe, to jest szansa, że coś by takiego wyszło. No nie? Może nie jakaś potężna przepuklina, a to wiem, że ja to na pewno. Jakieś uwypuklenie krążka międzykręgowego, pewnie coś by się wydarzyło tutaj. I jednocześnie jesteśmy osobami niespecjalnie starymi, tak, powyżej 30. I z każdym rokiem, albo na pewno z każdą dekadą, ta szansa bardzo mocno wzrasta. Więc jeżeli jesteś osobą, która ma problem z plecami i masz lat 50+, albo 60+, to jest niesamowicie duża szansa, że zrobisz sobie rezonans magnetyczny i tam wyjdzie jakieś No i po prostu im jesteś starszy, tym ten opis jest dłuższy, nie? Tak, no dokładnie tak jest. I co ciekawe, ludzi dziwi, no, ja czasami tak z trochę uprzejmości biorę sobie taki, żeby wykluczyć, tak? Bo nie wiadomo, już, no dobra, no, już ma ktoś ten opis, no to przeczytam sobie go, on nie jest jakoś tam długi, tam pół stronki, czytam sobie, czytam, mówię, więc no w sumie no, taki standard, tak? Jakby no, większość pani osób z, tutaj znajomych prawdopodobnie takie zmiany ma, no bo to niewielkie wypuklenie i tak dalej, zmiany zwrotniowe, standardowa sytuacja. Nie wiem dlaczego tak jest, że my się jakoś bardzo mocno dziwimy, boże, zmiany zwrotniowe w stawie, degeneracja krząski stawowej i to są normalne zmiany często starzenia się tkanek. Nikogo nie dziwi to, że nie wiem, a zmiany na skórze. Że masz zmarszczki, nie? Cycki obwisły delikatnie już, no nie, z biegiem lat. To jest taka normalna sytuacja. No, tak? A tutaj no. Zmiany zwrotniowe. O Jezus Maria, katastrofa, no nie?
Ale jak masz plamy wątrobowe, to nikogo to tak nie dziwi. No tak mówię, no mam plany wątroby, przecież wiesz, no czasami tam się coś wypije i tak dalej. Coś tam się chlapie. I to jest w sumie w miarę spoko, ale jak masz tak zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, to nie jest dobrze. Ja, ale nie masz takich refleksji typu, wiesz, plan na wątrobie, dobra, jak sobie coś chlapnę, no to no, okej, okay, dobra, ta wątroba no jest poddawana czasami ekstremalnym testom. Przykładowo, nie mówię o sobie, ale po prostu jakby tak w społeczeństwie. Ale ktoś mówi, no masz zmiany zwyrodnieniowe w stawie, no wiesz, no nie ruszam się codziennie, no nie, jakby normalna sprawa, tak, no to stanie trochę mi się przysiedziało. Nie ma takich rozkminów. No nie. Trzeba coś ewidentnie zrobić. Na szczęście nie ma jeszcze takich rzeczy, które poprawiają chrząstkę stawową w kręgosłupie, bo już ludzie by sobie tam, wiesz, grzebali, mikrourazy w ogóle w obszarze stawów międzywyrostkowych. Nie ma takich operacji na kręgosłupie. Mam nadzieję, że nie. Akurat też nie siedzę tak dobrze w tym temacie, ale no, dobra. To nie powinno zmierzać w tą stronę. Tak. Mhm. Rozkmina. Ja jestem czasami przerażony, jak są jakieś doniesienia, że ktoś próbuje wyprodukować lek na ból pleców. Słyszę takie czasami, no nie? Tak. Akcje gdzieś tam się pojawiają w internecie. Mówię, matko boska, oby to nie szło w tą stronę, bo to już będzie katastrofa, no nie? Mhm. I, dobra. Nie idźmy w tym kierunku. Ostatnia rzecz jest taka, że często wydaje nam się, że jeżeli nas jakiś ból tam przyciśnie, konkretniejszy, to wtedy muszę, i to często też lekarze powielają ten problem, proszę się oszczędzać, proszę nie ruszać, proszę poleżeć, tu proszę L4, tak, tydzień w domku nie wychodzimy, wszystko super i tak dalej. I okej, okay, w sytuacji, kiedy wiesz, ścięło cię, tak, niektórzy moi pacjenci podali historię typu, no byłam w przebieralni, ściągam koszulkę, no. Coś mi strzelił się przewróciło. I no dobra, no wyciągnąć. To, dobra. W takiej to brzmi, sytuacji, że ja rozumiem, że po prostu boli, nie? W takiej sytuacji można następnego dnia sobie zrobić wolne, no nie? Może dwa. Tak. Normalnie. Znaczy też fajnie byłoby ten czas mniej więcej chociaż spróbować wykorzystać na jakieś ćwiczenia, które jednak pozwolą ci trochę na przykład poprawić cyrkulację, nie? Tak, myślę, tak, że tak. Tam też gdzieś dalej o tym powiemy. To nie powinno wyglądać tak, że bolą mnie plecy, więc po prostu dla mnie jednocześnie karą i nagrodą jest to, że właśnie koc, tak, popcorn, czekolada, Netflix, nie? Tak. I siema. Leżenie na buczku jest spoko, a tak się pięknie składa, że akurat na buczku mi się bardzo dobrze Netflix ogląda. No to i tam biureczko, więc idealnie. No, nie, nie. Wiemy o tym, że niestety unieruchomienie nie sprzyja tutaj poprawie funkcjonowania kręgu sędziwego, ale też takim minusem jest to, że ludzie nie wiążą tego, jakby braku ruchu z bólem kręgosłupa często, ale wiążą nadmierną ilość siedzenia z bólem kręgu sędziwego, co się okazuje, że nie jest dobrym powiązaniem, dlatego że mamy znowu dowody na to, że stricte na przykład praca siedząca nie koreluje z bólami kręgu sędziwego. To jest trochę za mało. Nie może być powodem. Nie może być powodem bólu kręgu sędziwego. Oczywiście być może dorzuca troszeczkę swoją cegiełkę i teraz się właśnie myślę, że nie był to by problem w sytuacji, kiedy przykładowo chodzisz sobie do biura, 8 godzin pracujesz przy biureczku i wychodzisz z tego biura i coś tam robisz. Trochę spontaniczne aktywności, ale wiadomo, że w biurze też nie to, że usiadłeś 8 godzin jak ćwok siedzisz przy biurku, tylko wiesz, no tak, coś tam się ruszysz, trochę kręgu sobie ruszasz, jakiś skłonik sobie strzelisz, cokolwiek, zrobisz sobie spacerek na drugie piętro po schodkach. Trochę spontanicznego ruchu i jakiś ruch w tygodniu taki, wiesz, nakierowany na to, żeby ci tam tętno trochę wzrosło, pobiegasz sobie, dźwigniesz jakiś ciężar, to wtedy nie było problemu. Ale w sytuacji, kiedy masz 8 godzin pracy siedzącej, 8 godzin chillowania siedzącego i 8 godzin spanka, no to trochę się to robi problem, tak? Bo tego ruchu jest ewidentnie za mało. Za mało. Znaczy tak, na pewno nie powiedzieliśmy o wszystkich mitach, które są, bo ich jest cała masa, nie, no tutaj. Tutaj siedzenie na zimnej pokażesz, no nie? Siedzenie na Zimnym i dostawanie wilka. Dostawanie wilka. Do tej pory nikt nie wie, czym ten wilk do końca jest. Tak. No to pewnie jest jeszcze trochę takich rzeczy, o których warto było powiedzieć. Może zostawmy sobie jakieś takie ekstremalne mity na kiedyś taki luźniejszy odcinek typu ekstremalne mity fizjoterapii. Może po prostu poczekamy, aż nasi słuchacze nam przyślą jakieś... Kurde, jak czasami słuchacze coś dorzucą, mity, czy na nasi widzowie, po prostu no, jakieś takie swoje historie z pacjentami, to mnie to z butu wywala, no nie? Tak, mi też, brodki odpina. Także odpina. Czekam. Czekamy na wasze w takim razie komentarze dotyczące mitów kręgosłupa, co wasi pacjenci wam naopowiadali, albo może czego wy się nasłuchaliście. Dobra. Myślę, że już wiemy o co. Trochę pośmialiśmy się. Trochę się pośmialiśmy. No, nie wszystkim było śmieszne. Nie. Tutaj, słuchajcie, bo my sobie nagrywamy ten podcastik i siedzimy sobie tutaj we dwóch, ale za kamerą jest Krzyś. Krzyś operator.
I Krzyś właśnie się zdrzemnął, a nie jednak macha tu tę rączką, że jednak wszystko słucha. Spał po prostu, się, matki. Spał po prostu. Czujny sen. Obudziłem go, mówiąc, Krzyś pewnie. Pewnie to jest tak. Korzyść, że tak, nie wiem, twój pies śpi i powiesz tak, jego imię, no nie, on od razu się zrywa, bo jest przytrzymany, więc powiedziałem Krzyś i on się obudził. Dobra, to była taka mała dygresja, mała dygresja, mały przerywnik. Mhm. I teraz tak, teraz możemy realnie przejść do problemu, bo wiesz, skoro... nie dźwiganie, skoro nie wypadnięcie dysku, skoro nie to, że nadmiernie zginam kręgosłup, dźwigam ciężary, skoro nie rezonans i skoro tak naprawdę nie pozycja siedząca, co tak naprawdę powoduje, że nasz ten kręgosłup boli? Takie realne problemy, z czym rzeczywiście my mamy pracować i co my mamy mówić tym pacjentom, że skąd ten ból jest? Bo dobra, temat jest mocno zawiły tutaj. Więc myślę, że tak. W ogóle coraz lepiej z każdym rokiem chyba wiemy, co nie ma na to wpływu, ale jednocześnie nie możemy wskazać jakby tylko i wyłącznie jakiejś jednej grupy, która za to odpowiada, nie? Wiemy, że tych czynników może być dużo. Oczywiście no, ta mechanika kręgosłupa będzie grała nadal jakąś rolę. Nadal może być tak, że po prostu albo mamy bezpośredni uraz, albo po prostu no, z czymś totalnie poszaleliśmy i zrobiliśmy coś super nieodpowiedzialnego i no i mechanicznie coś tam nam się faktycznie zepsuło, w związku z tym dorabiamy się stanu zapalnego, rypie w kręgosłupie przez jakiś czas i tyle. I to jest akurat dosyć łatwe do określenia, ale większość problemów kręgosłupa to będą takie problemy jakby niespecyficzne. Czyli skoro niespecyficzne, to trudne do określenia, nie? I ten temat też mnie jakoś tam kiedyś mocniej zajął. I okazuje się, że no jest jakby trochę takich mechanizmów, które na to wpływają, to zaraz sobie gdzieś tam o nich powiemy. I one mogą być jakby takie skrajnie, skrajnie różne. Dlatego, że na przykład problem z kręgosłupem lędźwiowym może być wręcz spowodowany taką somatyzacją problemów, może w ogóle nawet wręcz chorób takich o podłożu psychicznym, takim emocjonalnym, czyli no po prostu no chociażby depresja. Mm-hmm. Nie? Najczęściej w ciele objawia się po prostu jako ból odcinka lędźwiowego. Więc czy to ma jakiś związek wtedy z krążkiem, z więzadłami? No jakby w ogóle prawdopodobnie żaden, nie? Albo po prostu tak bardzo znaczy pośredni. W konsekwencji na przykład długiego czasu, bo na przykład w depresji uważamy na przykład osłabienie, wyhamowanie w ogóle całego kora, to się obserwuje, więc w konsekwencji w sytuacji, kiedy nie masz osłabienia mięśni brzucha, jednocześnie wiesz, jakby dalej mało ruchu, wiesz, no, zamykasz się w sobie i tak można, dalej. Można byłoby to się być tutaj może... tego doszukiwać, ale z drugiej strony też jakby nikt na razie chyba nie znalazł, albo ja się nigdy też czegoś takiego nie doszukałem, żeby to była kwestia stricte taka mechaniczna, nie? Jakby tutaj przy depresji to przynajmniej wiemy, że też mamy często obecne stany zapalne w obrębie jelit, co może gdzieś tam w swojej konsekwencji upośledzać chociażby krążenie. To mikrokrążenie w obrębie kręgosłupa. Tutaj nie widziałem też jakichś takich przeglądów. To jest na razie jakaś taka, powiedzmy, moja koncepcja. No ale to teoretycznie mogłoby to tłumaczyć, nie? Że jakiś tam jednak ten krążeniowy czy fizjologiczny aspekt jakiś tam na pewno jest, nie? Że my jakby tą percepcję bólu mamy taką, a nie inną. Ale czemu akurat ona się objawia przez ból odcinka lędźwiowego, trudno powiedzieć. No znowu, może to być też rzutowanie po prostu tego bólu. I on może pochodzić faktycznie z różnych chorób narządów wewnętrznych i coś takiego faktycznie się obserwuje, chociażby przy problemach, nie wiem, z wątrobą, z pęcherzykiem żółciowym, z trzustką, z samymi jelitami, zresztą też, nie? Więc znowu mamy jakby takie bardzo różne rzeczy, które mogą to powodować i tutaj też przychodzi mi do głowy akurat badanie, które pojawiło się w maju 2018 roku, gdzie u dwóch właśnie grup osób jakiejś powiedzmy jednej grupy, która później po prostu na potrzeby badania była podzielona, jedną grupę poddawano leczeniu takiemu zachowawczemu z użyciem ćwiczeń i terapii manualnej, no i druga grupa korzystała tylko z psychoterapii w tym nurcie poznawczo-behawioralnym. No i okazuje się, że generalnie nie było jakichś znaczących różnic między tymi grupami. Czyli jedna i druga miała efekty terapeutyczne? Tak. Okay. Nie? Więc
jakby wskazuje to na to, że te czynniki mogą być nie zawsze stricte takie fizyczne, o których my myślimy. To nie zawsze musi być tylko przenoszenie obciążeń, jakby taka stricte mechanika, no bo okazuje się, że w momencie, kiedy my na przykład ćwiczymy, czy mamy też robioną taką terapię manualną, no to mamy jednak kontakt z jakimś profesjonalistą. Zawsze idzie za tym jakaś edukacja, chociażby to, że ćwiczymy, w ogóle same ćwiczenia są już jakby tutaj dosyć niesamowite, w ogóle w badaniach naukowych one wypadają w sumie najlepiej, jeśli chodzi o metody leczenia narządu ruchu, dlatego że one oddziałują znowu na nas na bardzo wielu płaszczyznach. One są też niesamowicie angażujące, więc myślę, że tutaj ten aspekt taki emocjonalny, psychiczny że też ma bardzo dużą rolę. Tak, bo ja to robię, ja widzę w tym progres, mogę z kolei budować znowu jakieś przekonania o tym, że skoro ja sobie tymi ćwiczeniami wzmacniam ten kręgosłup, to znaczy, że on po prostu będzie silniejszy, on mnie dalej może podtrzymywać, czyli jakby ten mój taki fundament staje się coraz bardziej odporny na te czynniki, no i po prostu będę mógł sobie z tym problemem poradzić. Mogę go wziąć na klatę, nie? W związku z tym, że wiem już, że coś dla siebie robię, to już występuje ten efekt, który będzie powodował, że no boli mnie coraz mniej, bo znowu mam na tym coraz większą kontrolę. Jednocześnie te same przekonania mogą towarzyszyć też terapii manualnej, nie? Z kolei tutaj ta grupa, która była poddawana psychoterapii, nie do końca wiemy, przynajmniej w tym badaniu, w metodologii jakby nie znalazłem tego, czy to był jakiś protokół bardziej, czy była bardzo jakby indywidualnie ta terapia dobrana, ale ona na pewno się też wiązała z edukacją, czyli chociażby właśnie ze zmianą naszych przekonań. Więc tutaj znowu ten nasz układ nerwowy z tą taką naszą najbardziej świadomą warstwą korową też będzie robił tutaj no niesamowitą robotę, jeśli chodzi o jakby samo nasze postrzeganie bólu jako takiego. Więc znowu jakby tutaj ta nasza sprawczość, decyzyjność będzie sprawiało, że po prostu radzimy sobie znacznie lepiej, no i ten ból jest nawet odbierany zupełnie inaczej, nawet jeśli strukturalnie by się tam specjalnie dużo nie zmieniło. Tak, no i teraz jakby dochodzimy do tego, że tych możliwości jest bardzo dużo, bo szczególnie w problemach niespecyficznych myślę, że warto byłoby tutaj powiedzieć o tak naprawdę takim podziale problemów z kręgosłupem na takie dwie grupy, bo my najczęściej skupiamy się na takich bólach przewlekłych, gdzie nie ma stricte jednej przyczyny i jest to pewnego rodzaju kumulacja problemów, bo pewnie trochę inaczej byłoby w sytuacji, kiedy ktoś rzeczywiście doznał wypadku samochodowego, upadł, wiesz, jechał rowerem, upadł i tak dalej, coś się mechanicznego wydarzyło, to wtedy jest to częściowo głównie problem stricte mechaniczny, może być jakiś tam spazm mięśniowy, może jakieś uchodzenie więzadeł, może być jakieś złamanie kompresyjne, więc to jest troszeczkę inny problem, ale no, większość osób jednak skarży się na te bóle przewlekłe, gdzie będziemy mieli komponentę często, tak jak powiedziałeś tutaj, metaboliczną, bo przecież to nie jest tylko i wyłącznie lokalny stan zapalny, tylko dotyczący całego organizmu, a wtedy gdzieś tam dieta, żywienie racjonalne, nawodnienie i tak dalej, to wszystko ma bardzo duży związek i wpływ na to. Oczywiście emocjonalny problem też może być, bo przecież mamy różnego rodzaju somatyzację tutaj emocji i kręgosłup będzie to jest takie, powiedzmy, fundament, więc takie po prostu sfery życia codziennego tutaj będą rzeczywiście mogły rzutować na te problemy. I w dużym skrócie, jakby ktoś mnie zapytał, skąd są problemy kręgosłupowe, to bym powiedział w bardzo dużym uproszczeniu, po prostu dysbalans mięśniowy, a za tym się kryje cała masa problemów, przecież zaburzenia pracy poszczególnych struktur, tkanki łącznej, aktywacji mięśni mogą mieć tak naprawdę no każdą z przyczyn, o których powiedzieliśmy, tak? Czyli i emocjonalną, i strukturalną, i biomechaniczną, i biochemiczną. O taką, więc nazwijmy to krążeniową. Krążeniową, nie? Dokładnie. Więc warto byłoby się z tym zainteresować i może wiesz, z racji tego, że jest to pewnego rodzaju dysbalans mięśniowy, to może po prostu próba zaangażowania tych mięśni poprzez świadomy trening, prowadzenie indywidualne ćwiczenia ma takie fajne efekty terapeutyczne, tak? Bo jednocześnie stymulujesz to, co jest głównym, nie wiem, nie przyczyną, może nawet głównym skutkiem powiedziano, nie? Bo wiesz, jeżeli masz zaburzenie związane z stanem zapalnym jelit, tak? I z tego powodu masz problem pracy całej tłoczni brzusznej,
to jeżeli ty sobie zaangażujesz te mięśnie brzucha, to być może wpłyniesz troszeczkę gdzieś tam na poprawę percetyki jelit, ukrwienie tego obszaru, zastymulowanie i w konsekwencji jest mniejsze ryzyko gdzieś tam, powiedzmy, innych komplikacji z poziomu krążka międzykręgowego, więzadeł, stawów międzywyrostkowych i tak dalej, no nie? Więc nawet nie wiem, czy to jest przyczyna, ten dysbalans mięśniowy, ale jest to taki, powiedzmy, coś, co jest nad tą rzekomą strukturą kręgosłupa, uszkodzeniem krążka międzykręgowego, gdzieś tam powiedzmy zaburzeniem drenażu limfatycznego w obszarze kręgosłupa, więc no tak. Może dlatego, no nie? Tak, no ja myślę, że też jakby tutaj jest taka chyba smutna prawda, że my też nie do końca jesteśmy w stanie tak stuprocentowo powiedzieć, co tą przyczyną u naszego pacjenta jest, dlatego że tak jak wspomniałeś, ta przyczyna zazwyczaj jakby nie jest jedna. My często na to, na ten, powiedzmy, ból, który odczuwamy, mogliśmy sobie, no chciałem powiedzieć, zapracowaliśmy, ale to chyba nie jest dobre słowo. No po prostu no, tak się stało, że nam się to też przydarzyło, bo to nie zawsze jest nasza wina, nie? Czy jakaś tam konsekwencja naszych działań. Także my wpływamy też zawsze, znaczy pomagamy pacjentowi wrócić do zdrowia jakby na wielu różnych płaszczyznach, więc my pomagamy powiedzmy na jakiejś jednej, zdejmujemy sobie tutaj te warstwy problemu wspólnie, ale też nie zawsze mamy taką pełną świadomość tego, jakie mechanizmy za tym idą. Mhm. Nie? Chociażby już samo to też jest dla mnie taki fascynujący temat, jak dużo rzeczy się dzieje w ciele drugiej osoby, kiedy my ją tylko po prostu dotykamy. Taki zwykły dotyk, kładziemy rękę, nie? I na początku to by się mogło wydawać takie bardzo oczywiste i u mnie jakby to myślenie też przez wiele lat ewoluowało, bo na początku byłem o tym przekonany, bo jakby jak zaczynałem się w ogóle uczyć, no to wyszedłem od masażu, więc tam jakby było kładziony duży ten nacisk na tą komponentę taką naczyniową, nie? Czyli musisz sobie tam popracować troszeczkę z tymi tkankami, żeby je przekrwić, no bo wtedy rośnie trofika i tutaj się wszystko poprawia, nie? Więc jakby ja to kojarzyłem, że my głównie po to przykładamy rękę do kogoś ciała, żeby poprawić krążenie. Później gdzieś tam wkradła się ta praca taka powiedzmy powięziowa, no więc tutaj moje przekonania bardziej utkwiły w tym, że aha, czyli dobra, my tutaj zmieniamy gdzieś tam konsystencję tej powięzi, później gdzieś tam jej reaktywność, no bo się później okazało po prostu, że ta powięź, no ona nie zawsze strukturalnie po prostu się może zmienić, a może nawet my na nią mamy mniejszy wpływ strukturalnie, niż nam się to w ogóle wydawało. No i z biegiem czasu, gdzieś tam dalej się ucząc, dochodzi się do wniosku, że no przecież mamy tyle zakończeń nerwowych i my po prostu stymulujemy sobie ten mózg, nie? Więc to jest kolejna rzecz. Później do tego dochodzi jakby ta komponenta taka w ogóle związana z taką naszą neurochemią, czyli kogoś dotykamy, no to w reakcji takiej i emocjonalnej, i hormonalnej komuś się uwalniają dosyć duże zasoby oksytocyny w ciele, która też jakby nie jest zupełnie obojętna. Więc jakby przestaje jakby stawiać dużo nacisk na to, że to jest tylko i wyłącznie jedno, nie? Że pomogłem pacjentowi dlatego, że mu się poprawiło krążenie. Oczywiście takie uproszczenia są nam jakby potrzebne często do tego, żeby nam było trochę z tym lżej i żeby łatwiej było coś wytłumaczyć pacjentowi, czy wytłumaczyć to i w ogóle innym osobom te nasze działania, ale tak będąc jakby szczerzy sami ze sobą, to też nie możemy na 100% powiedzieć, że to, co ja tutaj zrobiłem, to wpłynąłem tylko na drodze na przykład neuronalnej na pacjenta. Więc później koniec końców, bardzo fajne są oczywiście te efekty, że komuś się poprawiło, że ktoś się czuje super, ale tak, no właśnie to jest też w tym po prostu fascynujące, że my nawet nie do końca wiemy, na jakiej drodze zawsze to ma miejsce, nie? Czyli jakby tutaj wracam do tej naszej triady zdrowia. Tak, ale wiesz, jednocześnie jakby takie duże uproszczenie, też miałem tego kurskminę, jak uczyłem się tego masażu, że mówię, właśnie tam było zawsze krążenie, co nie jest z błędem jakby myśląc w kontekście kręgosłupa i jego dolegliwości bólowych. Nie, właśnie absolutnie nie. Tak, ja myślę, że ale ta wiesz co, miałem taką kurskminę, że mówię, kurde, skoro chodzi o to krążenie, no to de facto sauna powinna leczyć wszystkie problemy narządu ruchu, przecież tam jest przekrwienie olbrzymie, godziny siedzisz i jest kozacko w ogóle, połączenie sauna zimno, no to w sumie nie ma żadnych problemów, no nie? Bo tam taki jest wzrost krążenia.
A jeśli chodzi tylko o problemy hormonalne, to wystarczyłoby się, wiesz, poprzytulę trochę do ludzi i problemy kręgosłowe od razu znikają. A to jest znowu oczywiście dużo rzeczy. Tak, dlatego że po prostu nie ma tej jednej przyczyny i ona nigdy nie leży tylko i wyłącznie w obrębie jednego układu. Tak, a dodatkowo, wiesz, jak my pracujemy sobie z pacjentami, to nie jest tak, że przykładamy dotyk, pracujemy z jakimś obszarem, tylko my sami robimy całą masę rzeczy, gdzie o części wiemy, o części jeszcze hen daleko kilka, ale będziemy się dopiero dowiadywać, że co ja tak naprawdę zrobiłem w tym momencie. Bo nawet jak nie wiem, jak w ogóle, jak już pracujesz sobie z okolicą jamy brzusznej, to teoretycznie coś tam rozluźniasz, tu poprawiasz możliwości ruchowe, tu powięź, tu trzewia, odruchy. Tutaj bakterie, tutaj wiesz, jakby masa rzeczy się dzieje. No i mi na przykład już nie przeszkadza specjalnie to, że część rzeczy zdaje sobie sprawę, a część nie zdaje, że to jest kaskada, wiem, że to jest kumulacja, wiem, że dużo rzeczy się dzieje. Tak, podczas takiej pracy. To jest faktycznie jakby koniec końców najważniejsze, nie? Że stosując jakby różne metody, takie diagnostyczne, które nam pomogą uściślić jakby to, chociażby w jakim obszarze znajduje się problem, no to jakby rośnie za tym po prostu skuteczność. Więc to jest w sumie jakby najważniejsze w kontekście leczenia, żeby ci pacjenci byli zadowoleni po prostu, no bo oni po to przychodzą. Oni nawet nie zawsze muszą na 100% wiedzieć, czy mechanizm tego działania był taki, a nie inny, i to w ogóle to często też ludzi interesuje, ale to jakby nie jest clue sprawy. Oni nie po to przychodzą, tylko po prostu chcą się czuć fajnie, nie? Więc jakby to jest też jakby takie pocieszające, że to po prostu działa i że te efekty są fajne, ale z drugiej strony takie po prostu ciekawe, nie? I też takie dające trochę takiej pokory, że nadal coraz więcej wiemy o ludzkim ciele, a jednocześnie cały czas tam horyzonty się jakby tak poszerzają. Nie? I teraz tak, myślę, że fajnie byłoby dojść do jakichś takich praktycznych wskazówek dla pacjentów, co oni naprawdę mają zrobić, bo myślę, że jak powiemy komuś, że okej, słuchaj, dyskopatia jest tylko wtórnym problemem, to jest związane z dysbalansem mięśniowym, a on może wpływać, wiesz, i z zaburzeń pracy gdzieś tam trzewi i emocji, to ktoś powie, no w ogóle kozacko, w takim razie dzięki za info i co teraz? Nie? Siadam i biorę się do roboty. No, w takim razie. No, tak. Jest to trochę problematyczne, bo są to skomplikowane rzeczy, ale pomoc sobie samemu już nie musi być taka skomplikowana. No nie. Bo wydaje mi się, że kilka rzeczy kluczowych, które my możemy zrobić. Po pierwsze, nie panikować. Myślę, że to jest super ważna sprawa. Dokładnie. Bo w sytuacji, kiedy wiesz, ktoś wstaje rano i czuje po prostu ból lędźwi, tam wiesz, ciężko się ruszyć ledwo, powiedz spoko. Ja mówię do pacjentów, tam się nic strukturalnego nie wydarzyło, proszę się nie spinać, tam nic się nie rozlało, nie wylało, nie urwało pani nerwów, tam jest dalej w porządku, może jakaś niewielka przepuklina, spokojnie sobie to ogarniemy. I oni wtedy mówią, okej, dobra, ktoś jest to musiał lepiej. Powiedzieć, nie? Bo ten nasz mózg jest taki momentami głupi, że ty niby masz tego czasami świadomość, a coś cię zaczyna na przykład boleć, to dużo osób tak ma, że tak pierwsze to tak, może rak. Tak. Albo coś jakieś takie po prostu nawet jakby zwielokrotnianie, takie popotęgowanie tego, co się jakby w ogóle wydarzyło. Zawsze myślimy o tym, znaczy zawsze. No tak mózg nas trochę popycha w tym kierunku, żebyśmy brali pod uwagę najgorszą możliwą opcję. Niestety internet w tej kwestii nie pomaga, i nasi znajomi, rodzina też nie pomaga, tak? Bo się okazuje, że zaraz wyjdzie. O kurde, słuchaj, mój szwagier też tak miał. No słuchaj, zrobili mu 3 operacje, mu przeszło. A Helenka miała to samo i w ogóle umarła tydzień później. Umarła tydzień później. No więc wyjdą naprawdę hardkorowe rzeczy, jak wpiszemy sobie w Google ból mi co robić, no nie? I tam po prostu, wiesz, kręgozmyk, tutaj jakiś... No się okaże, że... Pokłady się ze smalcu. Mówię, skąd skombinować smalec z psa, no nie? Dobra, żarty żartami, przejdźmy do konkretów. Więc tak, po pierwsze, nie panikować. Tak. Uspokoić się, wychillować. To wszystko, jesteśmy w stanie to odwrócić. Zastanowić się, dobra... Co ja w takim razie robię źle? Może mam za mało aktywności. To nie świadczy o tym, że po prostu to jest dzisiejszy dzień, jest dobre na bieganie teraz, bo niestety przy ostrym bólu odcinka lędźwiowego na przykład bieganie wypada słabo tutaj i może tylko naśladowliwości bólowe, ale samo na przykład dowiedzenie się o tym, że jest to zabrzmi dla pacjentów być może trochę dziwnie, ale problem lędźwiowy to jest najczęściej problem związany z jakimiś zaburzeniami cyrkulacji płynów i to jest problem limfatyczno-krążeniowy, można powiedzieć. No. To znowu uproszczenie. Uproszczenie, oczywiście, tak, ale mieliśmy dać coś takiego mega praktycznego, tak, więc tak.
wiem, w którym kierunku idziesz. Dokładnie. Nie? I chodzi mi o to, żeby po prostu spróbować pomóc troszeczkę tym płynom, które gdzieś tam no nie cyrkulują tak, jak powinny, troszeczkę poprawić ich drożność. I na przykład bardzo fajną opcją jest po prostu nauka prawdziwego oddychania. To już robi robotę, no nie? No że tak. Ja się dowiem o tym oddechu, o tym przykład oddechu 360 stopni, gdzie angażuję głównie dolne żebra, ale tam brzuch troszeczkę pracuje, górne żebra i się okazuje, a jeszcze jak my robimy to w pozycji drenażowej, tak? Czyli pozycja drenażowa jest taka fajna pozycja, kolankowo-łokciowa, ona wygląda tak dość specyficznie tutaj, jednocześnie plecki są rozluźnione i ja sobie w tej pozycji oddycham, jednocześnie powoduje to odpływ tutaj płynu właśnie z okolicy kręgu sędziowego w kierunku do kątów żylnych i sam oddech też to drenuje, tak? Czyli poprawia tutaj tą, ten drenaż, tak, w dużym skrócie i to już jest fajne i można to robić bardzo często. Dodatkowo po prostu wprowadzenie ruchu w tym obszarze. My wiemy, że odpływ czy to krwiżynnej, czy limfy jest związany z pompą mięśniową, więc próba zaangażowania mięśni w okolicy cylindra brzusznego będzie powodowała znowu prawidłowy tutaj odpływ krwiżynnej limfy, więc to są takie rzeczy, które oczywiście możemy zrobić. Ten wcześniej wspomniany układ immunologiczny też jest bardzo mocno związany z tym układem takim krążeniowo-oddechowym, dlatego że te mediatory stanu zapalnego, one też w czymś krążą, nie? Tak. Więc możemy tutaj rzeczywiście poprawić sobie tę sytuację i jednocześnie być może jakieś masz tutaj lifehacki dietetyczne, co możemy zrobić, żeby zmniejszyć dolegliwości bólowe swoje. Okej, wiesz co, też no nie w każdej sytuacji to będzie pomocne, ale są na pewno wzmianki takie, że trochę zwiększone dawki witaminy C jakby sprzyjają zazwyczaj gojeniu. Też generalnie dobra będzie żywność, powiedzmy taka, która nie będzie zwiększała stanów zapalnych, czyli produkty takie, które będą bogate w tłuszcze trans, w cukry proste, bardzo mocno przetworzone, powiedzmy. O, myślę, że to, żeby pamiętać o tym przetworzeniu produktów wysokim, to jest jakby głównie to. Czyli wybieramy raczej półprodukty i na ich bazie sobie tutaj kombinujemy. Czyli Nutella co dalej? Z Biedronki nie jest No raczej nie, no bo właśnie dlatego te na początku wyszedłem od tych tłuszczy trans, tylko teraz można sobie zadawać pytanie, dobra, ale co to są te tłuszcze, gdzie one są i tak dalej. No właśnie, my przede wszystkim te wszystkie najgorsze syfy prozapalne znajdziemy w produktach przetworzonych. Czyli jak szukamy czegoś, co da się od razu wsadzić do mikrofalówki i wyjąć już ciepłe, gotowe do zjedzenia, no to już wiemy, że to jest silnie przetworzone. Tak, nie? Dodatkowo, no tak, no to silnie przetworzone rzeczy, no to po prostu jeżeli... Ja bym to w dużym skrócie powiedział po prostu, że kurde, nie wiem jak teraz powiedzieć, chciałem powiedzieć, że tutaj, wiesz, roślinki, warzywka. No tak, czyli po prostu takie półprodukty, to co bezpośrednio gdzieś tam po prostu rośnie i coś dopiero z tego musimy sobie przygotować posiłek, no to jest szansa na to, że to raczej nie będzie. Tak, szukam jednego określenia dla tych wszystkich tutaj, ale się okazuje, że chyba nie ma. No myślę, że właśnie te półprodukty to jest chyba dobre określenie. Nie? Dokładnie. Więc na pewno to, na pewno też przeciwzapalnie działa kurkumina połączona z piperyną. Więc dwa takie składniki zawarte właśnie w kurkumie i w pieprzu, no też jakby w taki sposób działają. Więc takie coś naturalnego to jakby występuje też jednocześnie w pożywieniu, aczkolwiek no, trzeba byłoby zjeść jakieś niesamowicie duże ilości kurkumy i pieprzu, żeby to zadziałało, a części osób to może akurat niekoniecznie dobrze podziałać na układ pokarmowy. Więc tak, dużo osób każe, którzy mają na przykład po kurkumie zgagę. Może nasilać. Właśnie nie u wszystkich, bo część osób sobie z tym radzi bardzo dobrze, a część na to reaguje kiepsko. Ja to jest zawsze taka eksperymentalna trochę rzecz. No, takie wiesz, wywary tutaj, takie zimowe herbatki, duża ilość kurkumy. No tak, tak dalej, tylko właśnie fajne. Jak ta kurkuma jest taka fajna, jak jest jej stosunkowo niedużo, nie? Jak już miałbyś na przykład zjeść 3 łyżki kurkumy dziennie, to no trochę, to tak myślę, że to jest wyzwanie. Nie? Kurkuma challenge, kojarzę z cynamonu. No nie? Na tak, sucho. Na sucho, po prostu ładujesz, to się wszystko lepiej. Nie, no to nie, ale to mi się można... kojarzy od razu z tym festiwalem kolorów takim indyjskim. Tak. Wszyscy wyrzucają z siebie fontanny. Nie byłem tego pyłu. Na takim festiwalu, a wybierałem się. Wielokrotnie widziałem na mieście osoby, które z tego festiwalu wracały i to zawsze było takie, o fajnie. Zawsze zazdrościłem. Nie wiem dlaczego nie byłem. Kurna mać, muszę się wybrać jak tylko będzie taka możliwość, no nie? A możemy tutaj całą ekipą sobie zorganizować. O, to
taki fizjokolor, ten, byśmy powiedzieli neurokolor festiwal, prawdopodobnie, znając nas, no nie? Pewnie tak. Dobra, więc mamy tak, mamy jakiś taki prostą aktywność ruchową, mamy tutaj kilka lifehacków dietetycznych, nawodnienie oczywiście, to myślę, że zawsze jest dobrą opcją, bo my jesteśmy często odwodnieni i to też nie sprzyja gojeniu się tkanek po prostu. No nie. I tu musimy troszeczkę myśleć, jak o po prostu próbie wspomaganiu zagojenia się tkanki. Tak, czyli po prostu gdzieś tam nawet takim właśnie w obrębie kręgosłupa, więc w konsekwencji później, jak już troszeczkę nas przestanie boleć, wprowadzenie większej aktywności ruchowej. Fajne badanie było, tak, że też było jakieś takie przekonanie, że u pacjentów dyskopatycznych na przykład bieganie jest bardzo złe. Było takie przekonanie, no nie? A potem się okazało, że właśnie stymulacja krążka międzykręgowego siłami osiowymi, czyli po prostu ja tam dojeżdżam się biegając, skacząc i tak dalej. Oczywiście nie myślę to tak bardzo dokładnie, bo ktoś zaraz po prostu pójdzie na park trampolin, zacznie, wiesz, ładować tutaj tak, ostro. Tak. Spokojnie, ale... no bo to wiadomo, to jest po prostu adaptacja, więc jak ze wszystkim innym, jeśli jakaś struktura jest faktycznie osłabiona, tak tkankowo, no to warto byłoby zacząć pomalutku, jak ze wszystkim, nie? Uczymy się nowego skilla, więc pomału, nie rzucamy się od razu na głęboką wodę, no i to jest po prostu dosłownie maraton, nie? Żeby jakby do czegoś takiego dojść, a nie jednorazowy strzał. Dobrze powiedzieć o tej głębokiej wodzie, dlatego że jak rzeczywiście ktoś jest w stanie ostrym, to taki basenik będzie niezły, bo rzeczywiście działamy w odciążeniu, możemy poruszać troszeczkę miedniczką, trochę lędźwiami i to będzie bardzo fajnie działało. Mamy też ciepełko. Jakby to same właściwości, tak. Właściwości wody tutaj mogą być fajne. To będzie fajnie działało po prostu na poprawę krążenia w okolicy kręgosłupa lędźwiowego i w poprawie regeneracji, ale niekoniecznie na przykład basen będzie dobry w dłuższej konsekwencji tak. dla właśnie pacjentów. Też to chciałem uściślić, bo dla tutaj pacjentów byśmy doszli do takiego paradoksu i ktoś by nam teraz wypomniał, że często mówimy wręcz odwrotnie. Właśnie to zależy od stanu, bo u osób z chronicznym problemem dyskopatycznym, no to jakby basen nie przynosi spektakularnych efektów, dlatego że on nie wymusza tej adaptacji. Tylko to jest taki sygnał dla naszego mózgu typu spoko. Nie musisz tam nic dźwigać, ja cię odciążę. Tak. Krążek jest do amortyzacji i ma być amortyzowany, czyli on po prostu musi działać jak... Wiesz, to tak jakby się po prostu, nie wiem, nie lubię za bardzo porównań w związku z dysfunkcjami ludzkimi i problemami z samochodami, no nie? Ale wiesz, sytuacje, kiedy po prostu, wiesz, jakby... Nie działasz za bardzo, a twój samochód jedzie tylko po pięknych, idealnie przesuwanych drogach, autostradach, a potem się okazuje, że za jakiś czas musiałbyś, wiesz, wjechać na, bo byś stwierdził, że przebiegnę się kawałek, czyli wjeżdżasz sobie po prostu na jakiś po prostu wyboisty kawałek, no to prawdopodobnie amortyzatory nie zadziałały tak dobrze, jakby mogły, no nie? Więc mogłoby tam dojść do jakiegoś spięcia, a często są osoby, które no w ogóle nie stymulują tego kręgosłupa, nie obciążają go przez lata, a później gdzieś tam, wiesz, trzeba podbiec do autobusu, trzeba coś zrobić, trzeba by coś dźwignąć, trzeba coś podnieść, gdzieś się upadnie. Tak, to może nam też po prostu brakować jakiegoś wzorca, nie? Takiego ruchowego. Mi się teraz przypomniał po prostu tekst Tima Davonsa dotyczącego właśnie wody. Nie wiem, czy kojarzysz, że nie po to ludzkość wychodziła tyle z wody, tak, jako potączkowo pojedyncza komórka, żeby teraz po wodę nie wracać. No to... Więc jeśli chodzi o kręgosłup, ja zawsze mówię pacjentom, bo pytają się często, tak, czy basen jest okej? Mówię, jeżeli miałbym na przykład 3 godziny w ciągu dnia, 3 godziny w ciągu tygodnia, żeby zrobić coś, żeby mi plecy nie bolały, to na pewno nie był to basen. Więc ewidentnie, jak zacznę do nich, ćwiczenia na powierzchni. Przynajmniej są spoko, czyli po prostu zwykły trening, a tym bardziej trening z ciężarem fajnie działa, jeśli chodzi o kręgosłup lędźwiowy. No nie jest sporo takich doniesień różnych, że gdzieś tam właśnie ten osławiony martwy ciąg, czy jakiś tam... Wiesz... To może wywołać burzę, martwy ciąg. No powiedzmy nie, tak, bo to ale... jest po prostu takie mocno podzielone chyba środowisko no, nasze. Wrzucę dźwigania, tak, wrzucę podnoszenia, no, ja jestem stanowczo za. Tak, no więc... Przysiadaj, martwy ciąg, to wiesz jest, co, z tym martwym to ciągiem to jest też taki problem, że ktoś na przykład myśli w kategoriach, kurde, martwy ciąg, czyli co, mi bolą plecy, teraz muszę 200 na sztangę zarzucić i podnieść. No nie, przecież można to, ten ruch tak naprawdę podnoszenia prawidłowego ćwiczyć z samym gryfem, ćwiczyć z tym niewielkim ketlem, ćwiczyć z handlami, ćwiczyć bez niczego też, no nie? Bo to no też tak. Można na początku sobie wyjść po prostu od dobrej z techniki. Z gumami oporowymi można tak, sobie poćwiczyć albo po to, żeby no mieć jakiś po prostu zewnętrzny taki punkt referencyjny, tak. Powiedzmy. Nawet taki, kojarzysz na przykład martwego robaka, no nie?
Tak. Tu też jest wzorzec od martwego ciągu, nie de facto, bo jakby tutaj stabilizujesz sobie odcinek, opuszczasz nogi, później jakby jedne, oczywiście jakby on jest jedno nóż, a później jakby w martwym ciągu masz obu nóż, no nie, ale to jest ten sam wzorzec ruchu. No więc... na pewno wymaga dosyć podobnego jakby napięcia tułowia, nie? Mhm. Też, no bo tu ja też jest zgięcie w biodrze do wyprostu i tak dalej, trakcie, no, nie? No tak. Więc tutaj też nie mówimy o jakimś jakby hardkorowym dźwiganiu. I teraz tak. Mówiliśmy sobie oddech, mówiliśmy sobie drenowanie, mówiliśmy sobie basen, trochę no i wybranie się do terapeuty, tak? Bo wypadałoby później dowiedzieć się, bo skoro ja mam problem na przykład dyskopatyczny, bo to najczęściej, jeśli chodzi o problemy kręgosłupowe, to chyba grupą, która najbardziej mają problemy, to są osoby gdzieś już z jakimiś zmianami w obrębie kręgosłupa, jakimiś zmianami dyskopatycznymi. Właśnie dyskopata się charakteryzuje, żebyśmy tak uściślili sobie takimi kilkoma fajnymi objawami. Po pierwsze to, że pacjenci czują po prostu taki rozlany ból na pleckach. To jest pierwsza rzecz. Druga, ten ból często gdzieś tam promieniuje w kierunku kończyny dolnej. Po trzecie, ten ból się pojawia często po dłuższym unieruchomieniu, czyli na przykład po nocy i czuję taką sztywność w plecach, takie parno-sztywność. No i pojawia się, kiedy nie wiem, posiedzę sobie dłużej i już czuję te plecy, muszę wstać, muszę się rozruszać. Tak? Czyli mówimy często o takich bólach i to one mają charakter płynowy, bo jak ktoś czuje ból stricte punktowy, tylko przy konkretnym ruchu, no to nie jest do końca no, to tak leczenie, brzmi, które proponujemy, no nie? W tym momencie. Jak tkanki miękkie. Jak tkanki miękkie, jakiś problem stawowy być może, więc tak. Więc myślimy o tym pierwszym problemie, tak bardziej takim dyskopatycznym, to wtedy oczywiście warto się zastanowić, okej, skoro mamy już jakieś tam problemy kręgosłupowe, płynowe i tak dalej, to co powoduje, że ten kręgosłup, pomimo tego, że ja nie wiem, jakoś nie obciążam go bardzo, aż takie zmiany spowodowało, być może tak gdzieś tam, no nie? No jakby dobry terapeuta jest w stanie do tego dojść, tak? Tak. Więc badamy sobie, tak, struktury, cały ten dysbalans mięśniowy, gdzie tego napięcia za dużo, gdzie za mało, uwzględniamy sobie struktury mięśni brzucha, ale też w ogóle plecki, uwzględniamy sobie dno miednicy bardzo często, przeponę oddechową i powoduje to, że jesteśmy w stanie gdzieś tam do tej przyczyny dojść, bo ona praktycznie zawsze jest, tak? Tak. Ja myślę, że tutaj też, no właściwie każdy z nas, bo każdego z nas może ten problem dotyczyć, powinien się też wykazać taką trochę refleksją, nie? Czyli jakby zastanowić się, co faktycznie ten mój problem nasila. Mhm. Bo może ktoś zauważy, że ten ból mu się naprawdę, że on faktycznie jakiś tam jest, ale że on się najmocniej nasila na przykład w sytuacjach stresowych, nie? Więc to już też jest pewnego rodzaju wskazówka, w którą stronę uderzyć najpierw, bo jeśli już wie, że to sytuacja stresowa to najbardziej nasila, to znaczy, że ta komponenta tego problemu jest ważna i że można byłoby się nią zająć w pierwszej kolejności. Jeśli się okaże, że no faktycznie po prostu obciążanie albo z kolei właśnie nieruszanie się, czyli jakby stricte te rzeczy związane z naszym ruchem, to jakby tutaj szwankują, po prostu nasilają ten problem, no to znowu wiem, że to jest raczej coś głównie związanego z narządem ruchu. No więc pewnie modyfikacja tego ruchu i właśnie skonsultowanie się właśnie z fizjoterapeutą będzie jakby pierwszą taką metodą z wyboru, nie? I to jest super trafna rzecz, którą powiedzieć na końcu. Można tutaj dodać jeszcze jedną rzecz, bo oprócz tego, co ten mój ból nasila, to jest super ważna refleksja, co może spowodować, że ja znajdę terapeutę dla siebie i coś z tym w ogóle zacznę robić, ale też co spowoduje, że ten ból jest mniejszy, tak? Bo się okazuje, załóżmy, że ktoś właśnie mówi, że sytuacje stresowe powodują u niego ten problem, a jednocześnie na przykład po jakiejś medytacji na przykład, treningu ważności, w ogóle jakimś spokojnym oddychaniu, ten ból się znacznie zmniejsza, to my jednocześnie wiemy, czego unikać albo co sobie w głowie poukładać, tak, żeby po prostu lepiej reagować na tą sytuację. Jednocześnie mamy też już jakąś metodę leczenia. Dokładnie. Tak. Niekoniecznie taką idealną, ale już po prostu jesteśmy w stanie w tym kierunku jakoś podążać. Tak, i tutaj w dodatku też kolejna rzecz. Moim zdaniem warto od razu też z terapeutą o takich rzeczach rozmawiać. Bo czasami pacjenci się jakby troszeczkę krępują tego, jakby swoich obserwacji z ciała, nie? Myślę, że to może troszeczkę wynikać z tego, że mogą mieć takie przeświadczenie, że idę do kogoś, kto profesjonalnie się tym zajmuje, więc on pewnie lepiej wie, co mi jest. Z tym, że no właśnie, terapeuta znowu nie jest kimś, kto jest takim tutaj sędzią i kierownikiem i wydaje tylko
rozkazy, co tutaj trzeba zrobić. Przynajmniej nie powinien. Tylko nie? Raczej powinien być takim towarzyszem i partnerem w całym, mhm. w całym tym procesie. Więc jeśli masz jakieś obserwacje już, to generalnie moim zdaniem warto byłoby prosto z mostu po prostu o tym powiedzieć terapeucie, że słuchaj, wiesz co, najbardziej czuję, że może to się wyda dla ciebie dziwne. Mhm. No, ja już wiem, że pewnie dużo rzeczy słyszeliśmy i dla nas mhm. po prostu nie ma dziwnych rzeczy, ale mi na przykład pomaga, kiedy faktycznie robię to i to, albo po prostu właśnie na przykład medytuję. To mi pomaga najbardziej. Mhm. I myślę, że dla terapeuty to jest od razu świetna wskazówka, no bo może można pójść nawet dalej w ten temat i próbować go gdzieś tam rozbudować i jednocześnie połączyć z tym, co pewnie i tak też będzie wymagało jakiejś tam poprawy, nie? Więc może to być od razu jakaś opcja modyfikacji, chociażby ćwiczenia, które pacjent ma do wykonania gdzieś tam w warunkach domowych. Mm-hmm. No tak też powinno być, no nie? Natomiast wiemy, że życie wygląda tak, że po prostu jest dużo osób, terapeutów, którzy myślą dalej tylko i wyłącznie w tutaj tym kontekście takim modelu uchowy, strukturalnym, nie? No nie? I ktoś powie, że okej, dobra, jak medytuję, to proszę sobie medytować dalej, a ja sobie robię swoje rzeczy, no nie? Więc często pewnie by wyglądało to w ten sposób, ale jeżeli po prostu pamiętajcie o tym, że jeżeli pracujecie z różnymi terapeutami i jednocześnie oni troszeczkę jakby no, nie słuchają was, trochę olewają, no to terapeutów jest na tyle dużo, że zawsze można, bo powinna być taka chemia zawsze, no nie? Jakby no powinien być pacjent, jakiś taki flow. Jakiś flow, ta współpraca powinna być fajna, nie powinniśmy tak, że po prostu idziemy i niemalże zmuszani jesteśmy do tej terapii, tylko po prostu to jest dla nas fajne, tak? I mówimy, wow, ale pójdę sobie, dowiem się znowu ciekawych rzeczy, podyskutuję sobie, zapytam się, czy mogę robić tak, czy mogę jakiś progres tutaj treningowy, więc to powinno być dla nas po prostu fajne, bo pójść do terapeuty jest, no moim zdaniem ciekawe, tak? W przypadku, jak przychodzą do mnie pacjenci, to wydaje mi się, że dowiaduję się czegoś ciekawego. Dobra, myślę, że tutaj jeśli chodzi o takie lifehacki, to starczy, bo to już jest naprawdę, naprawdę sporo pod tym kątem. Tutaj też my nie staramy się zawsze dawać takich, że tutaj słuchajcie, złota rada, jak zrobicie, to będzie idealnie, bo każdego przyczyna jest inna, tak? I myślę, że w tym podcaście o tym mogliście też usłyszeć. Mamy też Czas Monstery, czyli nasz terapeutyczny kącik. Dzisiaj jest moja kolej, więc ja tutaj powiem w ramach właśnie też problemu z kręgosłupem o takiej pacjence, która mi przyszła na myśl. I to też będzie taka, myślę, że ciekawa historia, dlatego że na szczęście dawno już nie miałem historii, kiedy pacjent po prostu przychodzi do mnie i mówi, że no ja przyszedłem sobie na konkretną rzecz. W tym przypadku mówię o pani, która trafiła do mnie jeszcze jak mieliśmy gabinet na Miłobędzkiej i przychodząc mówi, no bo ja ogólnie chodziłem do takiego terapeuty, kręgarza w sumie, no i po prostu mi często wypada właśnie dysk w kręgosłupie lędźwiowym i czuję po prostu, że mi teraz też wypadł przy jakimś ruchu, no i chciałem, żeby pan mi go tam wsunął, no nie? Więc ja oczywiście mówię spoko, dobra, tylko wie pani co, sytuacja wygląda tak, że po pierwsze pytam się, kiedy był tego kręgarza była i tak dalej, no mówi, że tam nie wiem, ze 3 miesiące temu i mówię, wie pani co, jakby widać, że ta terapia no ma raczej krótki efekt, bo przecież znowu pani przychodzi i to też jeszcze do kogoś innego, więc raczej nie była pani 100% zadowolona. Mówi, no albo on gdzieś wyjechał, mówię, no dobra, być może go nie ma, no nie? Ale jednocześnie ten problem wrócił, tak? Więc jakby nie ma co tutaj wsadzać, tym bardziej, że my wiemy o tym i to jest po prostu przebadane w lewo i w prawo już, że tam po pierwsze nic nie wypada, więc ja nie mogę nic za bardzo wsunąć, ale możemy zobaczyć, dlaczego pani ten problem z kręgosłupem teoretycznie ma, tak? I sobie ocenić kilka rzeczy. No i oczywiście jak tu mnie diagnostyka trwała raczej długo, terapia była taka, że trochę nam się poprawiło, ale nie było, wiesz, tego efektu, bo nie manipulowałem jej, bo po prostu była sztywna niesamowicie, więc dorzucimy jakieś ewentualnie ćwiczenie gdzieś tam, umówiliśmy się za wizytę za tydzień, no i jakby widać, bo po prostu było od razu, jak ja powiedziałem, że tam nic nie wypada, nic nie manipuluje, to widać, że zdruzgło tam po prostu, wiesz, wizję terapii, światopogląd cały, więc już było takie trochę zniechęcenie, oczywiście pani była miła, zrobiliśmy sobie terapię, pokiwała głową fajnie, nawet wstukała się na wizytę, na 90% wiedziałem, że się nie zobaczymy i też tak było. Pani stwierdziła, że no gdzieś tam nie może teraz przyjechać i tak dalej, coś się wypadło. Kręgarz wrócił, tak. Coś wypadło, wiadomo co. Wypadł dysk, trzeba go zostawić. Nie no, dla mnie to też było spoko, bo oczywiście zrobiłem jakby terapię, byłem fair w stosunku do siebie i fair w stosunku do pani na zasadzie wiedzy, którą wiem, wszystko powiedziałem ładnie. Mieliśmy fajny efekt, ale nie był taki, wiesz, bach, szybki efekt. Być może jakbym ten kręgosłup jeszcze zmanipulował, to było fajnie, ale jakby no było troszeczkę to wbrew tutaj mojej pracy i nie chciałem jakby tutaj pani no oszukiwać troszeczkę, że nawet na początku gadam, że tam się nic nie wstawia, a później jednak wstawiłem, no nie? Więc nie chciałem tego robić, ale to też było fajne z tego powodu, że ja nie musiałem po prostu się
taką pacjentką, powiedzmy, męczyć trochę, tak? Bo to też jest komfortowe, kiedy wiesz, musisz pacjenta namawiać, przekonywać, dyskutować, pokazywać, że ty masz rację tutaj. To nie o to chodzi, tak? Powinien być właśnie fajny klimacik, że mamy zaufanie do siebie, ja mam zaufanie do pacjenta, on ma zaufanie do mnie i wtedy po prostu ta terapia no, ma jakąś rację bytu i możemy spodziewać się fajnych efektów terapeutycznych, a w sytuacji, kiedy jest to takie przeciąganie liny, no to nie kończy się to dobrze, tak? Ktoś jest zawsze niezadowolony i na szczęście jest tak, że chyba o tamtej sytuacji, a to było już no, na Miłbęckiej, byliśmy ponad rok temu, no nie było takiej sytuacji, ktoś przychodzi i narzuca, że manipuluj pan, proszę mi wstawić ten krążek, ja płacę z góry za wizytę i za 10 minut wychodzę. Nie było takiej sytuacji, więc w ogóle mega spoko. Dobra, cała masa informacji. Trochę było szydery tutaj z mitów, ale jednocześnie był zamiennik, skąd te problemy są. Czekamy na wasze komentarze dotyczące tego. Jakie najbardziej odstrzelone rzeczy słyszeliście na temat swoich pacjentów. Przypominamy też, że będzie nam niewiarygodnie miło, jak zostawicie komentarz jakiś na choćby aplikacji Apple Podcast albo na YouTubie i powiecie znajomym, że no jest taki podcastik Neurofreaky i poruszają ciekawe tematy dotyczące fizjologii, anatomii, leczenia, pracy fizjoterapeuty i tak dalej. Będzie nam niezmiernie mino. Już jest bardzo późno, bo my to nagrywamy też późno i to w sobotę wieczorem. Tak jest. Super. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.